Oto teraz czas właściwy, dany nam przez dobroć Boga, aby poprzez umartwienie światu leczyć ze słabości. Już się zbliża dzień zbawienia Chrystusowym blaskiem świeci, a skażone grzechem serca post nakłania do przemiany. Boże, niechaj, wyrzeczenia wzmocnią ducha oraz ciało, byśmy mogli pragnąć szczerze przyjścia dnia wieczystej Paschy. To fragment hymnu z Godziny Czytań, z liturgii, którą Kościół odmawia każdego dnia wielu kapłanów i wielu świeckich. Ten czas, te ostatnie dni, najbliższe dni przygotowują nas do przeżycia triduum paschalnego innego niż wszystkie. Pozostaniemy w domach i do tego też Was zachęcamy. My zrobimy wszystko, byśmy mogli dzięki transmisji i duchowej łączności stworzyć wspólnotę. Nie starajmy się tej kwarantanny, która jest teraz na nas nałożona, w jakiś sposób omijać. Starajmy się ją po, po prostu dobrze wykorzystać. Niewątpliwie jest to szansa. Możemy w tym czasie albo wypłynąć na głębie, albo spaść na dno. Zachęcam, byśmy dali się Panu Bogu poprowadzić. On chce nas zabrać na szerokie wody. To zawsze jest trudne. To zawsze rodzi jakieś lęki, strach, tak jak ten czas. Ale też słyszę to od wielu z Was, wiele świadectw, jak ten czas bardzo wiele zmienia, ile dobra wprowadza, szczególnie w tej przestrzeni relacji międzyludzkich, choć one pozostają trudne i bywają trudne nieraz, także w tę przestrzeń życia duchowego. Więcej jest modlitwy w naszych rodzinach, więcej wspólnotowej modlitwy. Tak jak niektórzy mówią, kiedyś ciężko było się zebrać na dziesiątkę różańca, a dziś. Potrafimy odmówić całą część, i, i wszyscy chętnie to robią. My też jako kapłani doświadczamy w tym czasie jeszcze bardziej tego, co znaczy modlić się za powierzonych nam ludzi, modlić się za naszych parafian, kiedy wieczorem klękamy do adoracji Najświętszego Sakramentu zdajemy sobie sprawę, że z jednej strony my mamy taką możliwość, możemy to zrobić w naszej dymowej, domowej kaplicy. Jeszcze kilka, kilkanaście dni temu można było tak się modlić w naszym kościele, ale dzisiaj to my trwamy na tej modlitwie nie tylko w waszych intencjach, ale nie jako za was to czynimy. Jako kapłani stajemy przed Eucharystycznym Chrystusem, by wstawiać się za, za wami, by za, was, by za was się modlić. Wydaje nam się, że powoli zaczynamy tracić kontrolę nad wszystkim, co się dzieje. Każdy dzień następny jest, jest niepewny, nie wiemy, co się stanie, a już na pewno nie za tydzień. Ale z drugiej strony jest, jest w tym ogromna szansa, by, by pozwolić Panu Bogu, by On przejął kontrolę nad naszym życiem. I znów jest to trudne: jest to bardzo trudne. Wymaga to przede wszystkim zaufania. I nic w tym czasie nie zmienimy. Nie jesteśmy w stanie zapanować nad jutrzejszymi i następnym, następnymi dniami, ale możemy Panu Bogu pozwolić się w tym czasie prowadzić. I myślę, że Triduum Paschalne też może nam w tym bardzo pomóc. Bądźmy razem tego dnia, pozostajmy w domach, przygotujmy się do celebrowania tych uroczystości w czwartek i w piątek o godzinie 19, w sobotę o godzinie 20, tak jak to było w ostatnich latach będziemy w naszym kościele sprawować liturgię Triduum paschalnego, która ma nas poprowadzić do radosnego Alleluja, do zobaczenia zatem.